Okej, moi drodzy, witam was. Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z The Binding of Isaac. No i moi drodzy, tak troszeczkę niecodziennie, bo od razu już zaczęliśmy grać. Oczywiście gramy Eve i no powiem wam szczerze, że przypadkowo kliknąłem spację, bo tam mi się zminimalizowało okno i wybrało mi od razu Eve, więc tak. Dzisiaj spróbujemy iść na Isaaca Eve. Próbujemy zagrać Eve. Nie wiem, jak to wyjdzie. Ona ma ten War of the Babylon, więc oczywiście chcemy zejść do jednego serca, ewentualnie nawet do zero serca. Żeby tam się ładnie skombowało. Żeby nam się to ładnie skombowało. No i co? A i zobacz, jaki się będzie robiony. Bo boss raczej... Boss raczej nie. Dopóki... no myślę, że nie rozegram się... Kurde, bardziej tego Isaaca to... Nie ma sensu. Nie ma sensu, bo to niskie... A tak przynajmniej sobie coś tam... zaliczamy, prawda? Zawsze lepiej w ten sposób niż w inne. No i ogólnie, no, ja sobie gram po tamtej oczywiście, przy tym odcinku. W ogóle jakie nam duże pokoje się tutaj porespiły. Okej, okay. Belzeł, wściekła mucha, orbituje wokół złego wroga, dopóki ten nie umrze, czyli to jest to dziwne cudo, co tak dziwnie orbituje. Fajne, ale no, często nie trafia. Dobra, pół serduszka może niepotrzebnie dobrałem, no ale... No okej. Okay. Lecimy. Lecimy. Kolejne duże pomieszczenie i mamy tutaj pokoik do losowanka. Może być ciekawie. Może być bardzo ciekawie. Te pająki chyba jak tylko zobaczą, że jest coś blisko, to one z automatu zaczynają lecieć szybciej. Jak są daleko, to cię nie widzą, jakoś tak się nad tobą nie interesują, ale... Nie daj Boże, troszeczkę bliżej podejdziesz i już jest problem z tymi pająkami. Nie lubię pająków. Stelar jest okrutny. Stelar, że tak powiem, nie pozwala na wybaczenie błędów. Jak spierdzielisz na początku, to już potem jest kaplica. No chodź pajączku. Jeszcze mamy małe DPS-y, więc też... No wcale nie pomaga, wcale nie pomaga. Chodź pajączku, chodź. One jak nas widzą, to lecą. Teraz widzę. Tak, definitywnie. One jak widzą, to dopiero lecą. Za kamyczkiem już nie. No chodź. Chodź, przyjacielu, chodź. Dobra, jebło. Oj, ciężko będzie z tym boss rushem. Tak właśnie i jeżeli nie znajdziemy żadnych DPS-ów na początku, dobra, to będzie kaplica. Pojęku tutaj nie trawię. To mnie, o właśnie, podleci. One tak mniej więcej 2-3 hity mają normalne, czy skoki, nie hity. A potem dopiero był taki mega jump. Mega jump. Dobra, tam nie ma co iść. O, tych przyjaciół to ja lubię bardzo. To są fajne chłopaki. To są bardzo fajne chłopaki. Z nimi to nie ma żadnych problemów. Biegną za tobą. Co mają zrobić, to zrobią. Fajnie. Tylko muszę się chyba wody napić. Powiem wam szczerze, że no zacząłem to odchudzanie. Zacząłem te diety, nie diety i... O Jezu. No nie najada mi się, nie najada się Shiro. Nie najada się Shiro. No niestety, troszeczkę się zapuściłem, więc czas najwyższy to zmienić. Może nie ma tragedii, ale sam ze sobą się już nie czuję dobrze. Jednak to 1,80 m i tak 75 kg to jest no taka dosyć już granica moja. To jest już granica. Dobra, jest boss. No, żadnej bomby, nic. Jedna moneta. I tych akurat nie lubię. O kurwa, on brimstone'em wali. No tak, on brimstone'em nawala. Nie chase'uj mnie, gnoju! Prędkość strzału, jedna karta, bla, dupa. Def. No idziemy, nie mam żadnej bomby, nic nie zrobimy. Za jedną monetę też nie kupię. Jest to moja, majne woda. Dobra, przepraszam was, ale musiałem się naprawdę napić. O! Mega mnie suszy. Możemy sobie wejść tu. Tu coś będzie. Kurwa, naprawdę. Dwa klucze psów w dupę.
No, 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 no nie! Dobra, no przynajmniej nam World of Babylon padło. No i teraz te DPS naprawdę czuć. Czuć te DPS-y. Nie ma porównania. Tylko tak, no Devil Rooma już nie będziemy mieć. Teleport do sklepu. Może. Za chwilę. I serce by się przydało, to wtedy zaryzykuję. Jakieś serducho by się przydało. No już myślałem, że to te paskudy moje ulubione. Pseudo ulubione. Dobra. No i widzę już kamyczek z X-em, który z chęcią naprawdę bym wziął, ale same klucze dropią. Co się dzieje do cholery? Co się do jasnej ciasnej dzieje? Dobra, to jest nie, to jest plansza Ouija. Ouija. Ouija? Ouija. To jest plansza Ouija. Bomby, daj tam mnie bomby. Ty sam wskoczył. No naprawdę te bomby mi się przydały tutaj na maksa. Daj tam mnie bomby. Dobra, na pająka dwa strzały lecą. To też nie jest jakoś dużo. Tego jest 4 albo 5 nawet. Dobra, tu jest sklepik, to już wiemy. Tylko no tak, ja się wypierdzielę z serc. Myślę, że najpierw trzeba będzie bossa zrobić, jeżeli chcemy wejść do Sacrifice Roomu. O, to będzie takie dosyć optymalne. Jest serce. Wiecie co? Dobra. To wezmę to serduszko, no i tak jak miałem patrzeć. Kurwa, źle zrobiłem. Źle zrobiłeś, no. War of the Babylon nam się wywaliło. Wow, to było bliskie. To było bliskie. Mówię, ta mucha jest taka useless trochę. Ta mucha jest useless. Dobra, ciałka walą. O, kurde, faja, no. Dobra, on już zginie raczej. Ten też już zginie. Ptaszek godowali. Ta gra sobie ze mnie jaja robi, naprawdę. Totalne jaja sobie ze mnie robi. Totalne jaja, naprawdę. To jest żart. To jest kurwa żart. To the hound. Jeszcze hound. War of the Babylon. No właśnie, teraz już byśmy mieli pół serca. No i to będzie szybkie. Będzie tosti. Dobra. Dobra. I pół serca. Nie ma co szaleć już w tej chwili. Jadło. Damage up. Tylko wpływa na lewe oko. I tak, nadal nie mamy żadnych, ale to żadnych bomb. Nie ma nic. To jest dramat. Zaryzykuję wejście do tego sklepu, no ale to nic mi nie da. Za 3 monetki. O, jeszcze jedna, proszę. Dupa. Kurde. Nie podoba mi się to. Tu są monetki, no ale to z tego, jak nie mamy jak ich wziąć. Jaka lipa. Totalna lipa. Ej, a tu co? Co było, że... Aha, żebrak. Kurde, no lipa straszna. Nie wejdę do tego pokoju. Dev czy dehermit? Dehermit, weźmiemy dehermita. Pół serducha, tam kurczę, serce całe, kamyczek. No tylko nie ma bomb. Nie mam żadnej bomby. Żadna bomba nie wyskoczyła na tym poziomie i na poprzednim. Bo to jest Solar 2. Dramat. Pół serca. To może być szybkie. Może być bardzo szybkie. Jeszcze kolejarz. Nie lubię takich mobów, nie... Że tak powiem... Wiecie, nieobliczalne moby.
Wow, dziękuję. Mam 1,5 serca. I szansę na Devil Rooma. Jedyny progres. Dobra. Dobra, ale nie biorę tych serduszek. Znaczy, pół mogę wziąć. Mam 2 serca teraz. I tu kolejne 2 leżą. Bomby mi dajcie! Od smouchy jedne. Weź się, goń kleszczu. Nie no, stopy mamy, to ja nie chcę. Jezu, ile was tu jest? Ile was tu jest? To pamiętać, nie brać serca. Tam są wystrzelenia łysk, które oznaczają przeciwników. Znaczenie, że przeciwnicy będą atakowani przez innych przeciwników. Czyli taki taunt w sumie. Ciekawe. Na grupki jak najbardziej może być to w jakiś sposób przydatne, ale nadal to nie jest jakoś super przedmiot. Serc nam leci od cholery. Więc będę chciał teraz ruszyć na bossa. I który to jest oznaczający? Dobra, ten taki mniej czerwony chyba. Teraz nie wiem, ile mi zostało. 0,5 serca chyba. Chyba. Davidem jeszcze jest, więc no tyle lud, nie? Czekamy już bossa. Może uda się go nadzrobić. Dobra, teraz mam już gołe czerwone serce. Na ryzyku, nie? Jakby mnie dotknęły, to już by była kaplica. Jeszcze więcej much. Bossa mi dajcie. Dajcie mi bossa. Pierwsza bomba tutaj. Gro naprawdę. Jezu, to już jest... Ore. Gra mi niewidzialnych przeciwników daje. Po prostu 2 czerwone serca, no... Jak będzie źle, to jak najbardziej, chociaż wiecie co? The Hermit. Myślę, że trzeba... Trzeba iść już do Sacrifice Roomu. Wziąć co ludzkie serduszko i iść do Sacrifice Roomu. Dobra. Amor do Babylon spadnie. Ale teraz będzie kolejny, spokojnie. Spoko loko. Guppy's Tale. Dobra. Dawa się więcej skrzynek. Naprawdę, gro. Nie robi się takich rzeczy. Teraz nie wiem, no jeszcze nie mam. Kurde. Mam 2 serca. Wejdę, mnę jedno. Naprawdę? Co tu się odjebało? 1,5 serca wejść w sumie, ej. Pyk. Dobra, jest War of the Babylon. Nie no, z innymi DPS-ami to ja sobie nie wyobrażam tej życia. Był jeszcze Death.
Dobra, dehermit bierzemy. Więcej skrzyń się pojawia, ale klucz już nie. Dlaczego nie uciekam dehermitem? To jest pytanie za milion punktów. I teraz się zastanawiam, iść do sklepu, czy nie? Całe serce jeszcze tu jest. Ale nadal nie ma żadnych ciekawych przedmiotów. Nie ma nic. Dramat. Żadnych kamieni z X-em, chciałem powiedzieć kamieniów. Tak, kamieniów też nie ma. Potrzebne serce. No to sobie weźmiemy już, jak będzie naprawdę lipa. Jak dostaniemy strzał na pysk i Stingula. No właśnie, martwię się troszeczkę o to. To było niebezpieczne. To było mega niebezpieczne. To coś te ataki na tych na te moby tak słabo idą, naprawdę. Dobra, trzy serca. Nam spadnie. Niebieskie muchy, to jest spoko. Po jednym sercu. Jedno czarne serce to sobie oczywiście weźmiemy. Kiedy twoje zdrowie spadnie do jednego serca, rani wszystkich wrogów. Spoczy. I to też sobie weźmiemy. I mamy jedno serce. I jedno czarne. Czyli 1-1. Co zrobimy to w ten sposób? Nie wiem, czy mam pół, czy mam jedno, więc lepiej to było tak sprawdzić. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Dobrze, że te muchy nam tutaj wylatują. Te muchy też nam mogą się bardzo przydać. Te muszki nam się mogą przydać. Dobra. Więcej skrzyni, faktycznie. Faktycznie więcej skrzyni. Ale on tych much nie chce dropić. On tych muszek nie chce zbytnio dropić. Dobra. I tu już mamy bossa. Tu już mamy bossa. Kolejna skrzynia. W końcu. W końcu, naprawdę w końcu. Chyba pewnie. Pół serca nam zostało jako ochronka. To teraz naprawdę już musimy iść do tego bossa. Podwaja twoje klucze. Może później. Głowa Temiego. Tam jest head. Nie jest to głupie. Jak się ma dobre łzy. Serio. To mają pozytywne być efekty? Jak chcę wsadzić ten efekt? Upsztal. Ej, nie było to jakoś tragiczne. Jest Devil Room. Glassai. Kolejny damage up. Wow. Dobra, jest ciekawie. To my tu mamy. Mój cień. Za każdym razem, gdy otrzymasz obrażenia, nakłada strach na wszystkich wrogów. Dupa. Zadaje on 5 obrażeń na sekundę. Dupa. Conjoined nam jeszcze wpadnie do czego. Sojusznik ze zwykłymi łzami. Zadaje 6 obrażeń na łzę. Łzy mogą wywołać u wrogów krwawienie, które co 5 sekund zadaje im obrażenia o wartości 10% ich pełnego zdrowia. Szczerze? Nic ciekawego. Totalnie nic ciekawego. Totalnie nic ciekawego. Ja tu liczyłem na coś ciekawego, naprawdę, wiecie, na jakiś przedmiot taki... Debil robię, typu nawet jakiś gapi czy coś, ale nie, po co? Po co nam to? Że robimy mamy tam bic head, kurwa. No Glassai przynajmniej. Przynajmniej to... Jest to jakiś profit, no nie oszukujmy się. Dobra. Ups.
No, jest to w głowie. O, kupa, nie. No i dobra. Innej opcji nie było, czyli teraz możemy wejść do Sacrifice Roomu. Hermit the Hermit. Shot speed up. Knockdown. No i the Hermit musimy wychodzić. Tylko teraz jest inny problem. Dokładnie jaki już wam mówię. O kurcze. Obym chciał. Obym więcej, nawet sobie to chyba wezmę. Nie wiem, czy mi starczy, ale może. Chyba starczy akurat. Tak, nawet jedną monetkę więcej będziemy mieć. Dobra. Oby teraz z tego nie spartolić. Kurwa, mać, wiedziałem, że to spierdolę. Jeszcze raz. Wiedziałem, że to spierdolę. Nie chcę Burning Basement. Zwykły basement, dajcie mi coś kurczę łatwego, proszę. No jeszcze po łbie zaraz tam stanę, wiedziałem. Dobra, niech ptaszek to załatwi. Jezu, no taki fajny run. Taki fajny run. DPS-ów to mieliśmy naprawdę od groma. Fajne Spectral Tearsy i w ogóle. Kurde no. Ale wiedziałem, no jeszcze to BFF mieliśmy, no kurde no. Nie BFF, to nie było BFF. To nie było BFF, BFF, to był... To duża mucha, nie pamiętam jak się nazywała. Ale to nie jest BFF. Kurczę, no ale podwójne wrażenia to muchy zadawałyby, no to byłoby genialne. Jakiś gapi by padł. No tak dupa. Kurde, ale jestem zły na siebie. Ale jestem na siebie zły. No teraz odcinek nie wiadomo ile będzie trwał. Że rumu jeszcze nie ogarnęliśmy. Kurde, no zły jestem. Mega zły jestem. Może nie mieliśmy żadnych przedmiotów, wiecie, takich aktywowanych, fajnych, ale no... Nie był zły run. Naprawdę to nie był zły run. Uważam tak. Może na początku gra nas trochę nie rozpieszczała. Ale dostaliśmy dwa Devil Roomy w sumie. Na 33%. To jest fajnie. O. Dobra, na razie tego nie biorę. Tego też nie biorę. No to wiem, nie liczę teraz. Przy kontakcie łzy tworzą iskry elektryczne, iskry elektryczne zadają połowę twoich obrażeń i mogą przeskakiwać między wrogami. To jest fajne, to już kiedyś mieliśmy nawet. Te iskry są ok. Nie jestem pewien co do wzięcia teraz z tego serca. Tego na razie go nie będę brał. Wejść. Ej, ciekawe to jest. Mój klucz. Pół serca by się przydało, nie? Pół serca by się przydało. No liczę na to pół serca. No, mam nadzieję, że nie spierdolę tego jak wtedy. Kurde, no. No jestem zły na siebie, sorry, ale no. Naprawdę jestem zły. Dobra, dawaj, co tam jest. Kurczę, chociaż ten run też może być ciekawy. Sporo kasiutki. W teorii możemy wejść do sklepu. Patrz, nawet możemy w ten sposób walczyć. Musimy ich trafiać dzisiaj, to jest ciekawe. Blue Map jest w promocji. No, nawet. The Lovers.
Prowadzimy sobie jeszcze to na następne pięterko. To jest secret, to sobie też oczywiście wejdziemy. No i spoczy. I spoczy. Więc kilka siutki. Super secret roomy widzę, że też nam pokazuje, więc też spoko. Tylko tak, no pół serca bym chciał, pół serduszka bym chciał. Nie mam. Kurde faja. Nic? Pół serca nie dacie? Nie dacie chamy, co? O. Dobra, tu jest jeszcze secret na górze. Jeśli go weźmiemy sobie. To my tu mamy? Pigułki. Infested. Speed up. Luck up. Tears down. To jest bardzo słabe. Range down. To jest mega też słabe. No serio, lag, movement speed za... Aj. Dajcie się gońcie. Dramat. Monstro. Nie jest ciężki przeciwnik, więc nawet nie będę ryzykował. Ten Tears Up to przynajmniej War of the Babylon normalnie działa. Naprawdę, człowiek się już przy tych normalnych mobach to mega nie boi. One są łatwe. Jak monster czy coś, to jest esa. Tyk. Większa twoją najniższą statystykę pojawiają się 3 monety, jedna bomba lub jeden klucz. Fire rate up, jedna bomba albo klucz. Klucz, no dobra, może być. Delovers mamy. Tam już nic nie bierzemy, schodzimy na dół. Osłonka na jeden hit, spoko. To szkoda tego Tirsapa. Celar, ja pierdolę. Na razie bombę zostawię. Wiem, że się może przydać. Ej, ale naprawdę ten przedmiot z tym prądem jest fajny, podoba mi się. To jest jeden z przedmiotów, który naprawdę mi się mega podoba. Wygląda się, że nie muszę tak nawalać, wiecie, centralnie. Ja mam problemy z tym. Jest fajny, jest bardzo fajny. Naprawdę. Elegancko. Nie, no kurde, no naprawdę nie mam się do czego przepić. Nie mam się do czego przepić. Więcej monet, czyli znów sklep. Ale mam problem z przedmiotami. Polikat, co to daje w ogóle? Możesz trzymać dwie karty równe czy pigułki. Przy podniesieniu tworzy sobą kartę lub pigułkę. Aha. Bomby. No też weźmiemy sobie to. Gnoju, umrzyj. Item na promocji D7. Kurde, no bierę. Dobra. To też jest spoko przedmiot. Jest jeden za dyszkę. Już by serduszka nie wziąć. Tutaj prędkość tego nie chcę. No bierzemy ten przedmiot. To tebo. To dawało... Kupuję efekt tej trzymanej pigułki. To może być broken. To może być mega broken. To może być naprawdę mega broken.
No, ej, to może być ciekawe. O nie, serduszka to nie. Spectral Tearsy by się przydało złapać, naprawdę byłbym zadowolony. No i damage-upy oczywiście. No dziękuję. Pozbyć się tego jednego serca. To też bym chciał. Ej, no kurde, to jest genialne. Prąd jest genialny. Prąd jest genialny, naprawdę. No coś pięknego. Kurde, no. Liczę, że tu będzie bomba. Item. Squeezy. Świetnie. Ale też chciałbym... Kurde, no. Dobra, to jest secret. Jezu, tu jest więcej. Demon prezencji łzy w tym pokoju. Nie wejdę do super secret roomu. Ej, to by było genialne. Teraz pytanie, co robimy z tym? Możemy zaryzykować ten secret room albo zaryzykować tą kartę, bo jeżeli tu na przykład będzie, nie wiem, Squeezy albo... Nie Squeezy, przepraszam, nie Squeezy. No te serduszka, karta z serduszkami, nie pamiętam jaka to była. To byłoby genialnie. Ale nie wiem jaka to jest. Czy secret room? Dobra, secret room. Wolałem tą kartę. Wolałem tą kartę. Ej, a czemu The Lovers tam wypadł? A, ja mogę dwie trzymać, przepraszam. No tak, mogę dwie trzymać przecież. Epin. Chyba serio? I szybki pin. Kurde, no Shiro, ogarnij się, chłopie. Obiorę. To też wezmę range up i lock up. To też wezmę. Nie wiadomo, co to jest. No właśnie, nie wiadomo, co to jest. Bierzemy na ryzyku. Bierzemy na ryzyku, bierzemy na ryzyku. Nie wiem, co to jest. Tylko... To ja wiem. Szpecy łzy mogą być krwawienie. Kurwa, ale dlaczego to było za zwykłe serca? To te szare. Nie powinno być. No to nie, to dealu nie zrobiłem dobrego. Dealu nie zrobiłem dobrego. No pewnie jeszcze w łeb dostałem, kurwa. Ło, ile bomb! Teraz żałuję, że pilce nie użyłem. The Lovers zdaje chyba tylko i wyłącznie czerwone serce, więc też dupa. Spróbujmy. Tylko Pilsa! Kart nie! Już było napisane jak W, Shiro! Tymatole. Tylko Pilsów. Nothing else. Nothing else, Shiro, nothing else. On wybuchnie pewnie, nie? Nie. Boże żebraczka. To sobie oczywiście wywalimy w kosmos. Eternalik, dobra. Challenge room. Dwie skrzynie? Na razie nie.
Jejku, jak to? On? Jadł? DPS-y to mamy paskudne w tej chwili. Ojejku. Mój znienawidzony typ pokoju. Kolejny, którego nienawidzę. Dobra. Dobra. Nie miałem jak tego uniknąć. A? Jako tako wyszło. Tylko tak, teraz ze sklepu nie wyjdziemy, nie ma opcji nawet. Więc serduszko tam w teorii możemy wejść. Nawet bardzo bym chciał wejść. Daj tam nie latanie, proszę. Serio. Tyle serc. Tyle serc. Dobra, nadal nie mamy treasure roomu. Szukamy dalej. Szukamy dalej, moi drodzy. Nie miałem znów jak uniknąć, kurwa. To małe DPS-y. O! To może być ciekawe. Coś tu w ogóle leży, jest sakwa. Do sklepu oczywiście od razu idziemy. Nie będę się nawet bawił w to. Lecim, lecim, lecim. Pozwalajcie trzymać dwa przedmioty aktywne. Serio. Naprawdę, gro. I? Możemy teraz iść tu. Ile serc, ej. Podoba mi się to. Piękny kasiuty. Na War of the Babylon naprawdę bym sobie przykulił. A, będę siadł. Kurde. No, no pół serca to też nie jest dużo. Jesteśmy item i w sumie dwa czarne serca. To jest git. To jest git. Jest treasure room. Ciekawe co będzie w treasure roomie. Damage up, proszę. Boże. Łzy starczą. Tylko, że minus 16. Jeżeli chodzi o tearsy. Dobra, ale tak jest ładnie, tak jest ładne. Podoba mi się to. Idziemy na bossa. Wow. Dobra. Trudnej pils, żadnego pilsa nie było. Zobaczymy co wyskoczy tutaj na bossie. Jeżeli będzie przedmiot aktywny, to może nawet sobie wezmę. Tak to. Jest Singula. To mi się nie podoba. Tu nie ma żadnych... No właśnie, nie ma żadnych kurde faja. Devil Room, proszę. Powi się w nos. Dobra, no. Już piap. Nie pójdziemy tam, nie pójdziemy tam. Idziemy dalej. Chciałem sacrifice room, no ale nie damy rady. Nie zbijemy się z tego. Bo Jezu, jest mi ser 4. Nie, tu dwa jeszcze były. Co? Ej, fajne to! To strzelanko to jest fajne. Bardzo mi się podoba. Pyk, egzakiety. Dajcie mi jakieś pilsy. No teraz jak mamy fajne pilsy, to...
To nic nam nie chce fajnego tutaj wyskoczyć. Pilsy? Karta. Teraz mi zabraknie tych bomb. Coś mnie martwi. Dobra, 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 udało się. I kolejna bombka. To w teorii tam możemy też się wrócić jeszcze. Jejku, jaki mamy range. Wow, jak to fajnie działa. Kurczę, no większe DPS-y. War of the Babylon i naprawdę będzie elegancko. War of the Babylon i będzie naprawdę elegancko. I treasure room teraz. Teraz treasure room. Pyk, pyk, pyk. O kurwa, dostałem. To się może przydać. Jak się zmienia karciocha? Dobra, tym już wiem. Judgment. To Judgment zaraz sobie możemy bez problemu też ogarnąć. Tutaj nic nie zrobimy. Nie chcę grać na maszynie, bo maszynka nic mi nie da. Chyba, że mi, nie wiem, zabraknie czegoś już. No wtedy tak, ale trochę jeszcze nie. Kurwa. Gonzo, gonzo, uspokój ty się. Mi chyba jedno serce zostało. Już nie. Kolejny The Chariot. Kolejny The Chariot. Tutaj The Judgment możemy wpierdzielić. Może brak, i tak nie będę chciał dokarmiać w tym wypadku. Na środku to będzie gdzieś tu, nie? Właśnie, dodatkowy sekretny pokój na każde piętro, gdy wytrzymasz. Wezmę. 85% na Debirum. Powiem więcej, ja tu wysadzę też. Nie! O, dobra. Nie wiem, czym się mogę zranić. Kurwa, widzicie, i to jest problem. Nie wiem, czym się mogę zranić. Nie wiem, czy przypadkiem się nie zranię na zwykłe serce. Spróbuję. Według moich wyliczeń dobrze to wyszło. Dewiz czerwonych serc. Nie no, wolę sekretny pokój. Dwa czerioty, okej. Okay. No to powinno być dobrze, powinno być dobrze. Dobra. Jest Devil Room. Jest Devil Room. Nie wiem, czy to jest moje, czy to nie jest moje. O Jezu, pudełko naprawdę. Kurwa, zajebiste. Nie chciałem tego. Zmienię całą mapę i wniosek pokoi. Zmienimy sobie to. O, matka jest. O, widzę już item, który wezmę na pewno. Widzę już item, który wezmę. Kurwa mać! Tiro! Garni się, chłopie. Trzy czarne serduszka. I to. I chyba tak, wyjebaliśmy się ze wszystkiego. Boże, żebraka. Ale to jest nie ten żebrak, co chciałem. Ej, jest, jest okej. Okay. Jest chyba okej. Okay. The World i The Chariot. A ja bym chciał dalej sobie pochodzić trochę. Teraz DPS-y powinny być już większe. Jeżeli tego nie spierdolę, to będzie naprawdę bardzo fajne. Sklepik. Rzucasz gumką, która zabija przeciwnika jednym strzałem.
Nie, to nie dla mnie. Już jest serduszko i zastanawiam się, żeby go nie kupić. To jeden klucz. Ryzykuję. Być może będę tego żałował, ale no. Raz się żyje. Raz się żyje, cholera. Chcę się zabezpieczyć, bo mówię, ja dużo tracę tego zdrowia. Dużo tracę zdrówka. Kurde, ale to jest pięknie działa. Ej, ja nie byłem w treasure roomie. Nie! Nie byłem w treasure roomie. Gramy. Klucz, proszę. Klucz, daj. Daj pompkę. No weź, no dwa laka mam. Piro. No kurde, no weź, daj ten klucz, no jeden klucz. Zapomniałem, że nie byłem jeszcze w treasure roomie. Monetę, kurwa, mi dałeś, naprawdę? Bomba. Bombastycznie. Nie chcę monet. Do Emperor mi wyleciał, kurwa. No to jestem w dupie. I to poważnie w dupie. Klucz. Nie moneta, klucz. O, proszę. No, co tu się odpierdala? No i dupa. Kurwa, wysadzek dają. Nie mogę. Ta gra jest wredna. Mega wredna. Ale dobra, ej, nie jest źle. Ej, kochani, ja nie zauważyłem, nie jest źle. Wiem, co zrobię. No właśnie, tędy. Naprawdę? Naprawdę, gro? Taki przedmiot. Jestem rozczarowany twoim zachowaniem. Dobra, idziemy. Idziemy dalej. 28 minut odcinka, jestem dopiero w Cavesach dwójce. Świetnie. Devsy. Zobaczcie, jak na złość, teraz nie ma żadnych piguł, nic. Nawet w sklepach nic nie ma. Teraz mi klucz dali. Żałosne. I faktycznie są trzy secret roomy. Pyk. Oj, kluczyk. Nie, ale tych serduszek nie mamy tak mało w sumie. Nie mamy malutko tych serduszek, więc nie jest źle. No, zajebałem się w końcu. Up. No nie, nie chciałem tutaj. Ej, kurde. Spooky. Need to go deeper. Kontrakt z podziemi. Fajne. I powtórka z rozrywki. No w sumie nie jest źle. Ej, teraz jak ich strzelamy, to walimy ich tak z prądu. Czyli jeżeli chodzi o Devil Room, to nie mamy się już co martwić, bo nie ma nic ciekawego. Dobra, bomba dodatkowa, fajnie.
Nie ma nic ciekawego w David Roomie. Mogę sobie pick upy przeciwników. Nie chcę. Kurde, ej, to naprawdę fajnie działa. Mega fajnie działa. Co to jest? Fungi. Losowa szansa na wystrzelenie przylepnych zarodników. Zarodniki uchają po 2,5 sekundy, zdając obrażenia. Zatruwają pobliskie przeciwników i wpuszczają więcej zarodników. Dobra. Four shot. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa, ale dobra. Aha, to działa w ten sposób, okej. Okay, już wiem. Już wiem. 15 monet, no idziemy. BFF. Tylko, no właśnie. I BFF by się naprawdę przydało, jeżeli chodzi o nasz gameplay poprzedni. Totalnie. Biorę to BFF. Liczę na jakieś familiary w takim razie. Emperor the World. No właśnie, my w sumie tego The Worlda nie potrzebujemy nawet. A def się zawsze przyda. Def się zawsze przyda, def to def. Ups. No to jest. Śmieszne. Dodaje nam Tearsapa? Ja. Może to coś nie byłoby głupie. Def 1 robimy to. David Room. Znaczy, w sumie nie musimy iść do David Roomu. Jeden czarne serce, prędkość strzału, skuść łez, reszta. Fajnie, wszystko pięknie. Sekrety, idziemy pogarnić sekrety, no pod chyba mieliśmy ten przedmiot, nie? Po to nam był ten przedmiocik. Dobra, jeden jest tu. Nawet powiem wam, że wejdziemy chyba do Sacrifice Roomu. Taki pen jeszcze padł, ładnie. My się wywalimy z bomb wszystkich. Dobra, no Sacrifice Room to Sacrifice Room, nie? Ale widać, że nie było to potrzebne. Teleportuje się z krótkiego pokoju, otworzy dwa serca duszy. Kurde, szkoda, że to nie jest karta. Boże, że nie jest Pils. Demperor. To Demperor możemy zmienić. Nie jest potrzebny do niczego. Dzięki. Ło. To było ryzykowne. Nie zauważyłem tych kolcy. Czas mi zasłonił. No, mogłem się spodziewać, że to nie będzie takie proste. No, tu dwie twoje monety. O, tu diamond, tu the moon, tu the moon. Dobra, padamy stąd. Wszystko już chyba co mieliśmy, to ogarnęliśmy. W sumie to nas nie było tylko jeszcze. Ale tu nic nie było. Tu nic nie było, spadamy stąd. Tej skrzynki nie potrzebuję. Za cenę serca niech spada. M
Miałem nadzieję, że może jeszcze jednak bomba, ale nie. Ale nie. I znów wejdziemy sobie chyba do Sacrifice Roomu. Ok, mamy klucz. Nie mam bomb. To mnie martwi. Ale to przynajmniej nam ładnie wyszło pod tym względem. Dobra. Dłużej. Bomba mi potrzebna. Nawet dużo bomb. Jedz! Za gówno. Za gówno. Żadnej bomby mi nie chcą dać teraz, no to za chamstwo. O nie! Kim z tą mowę? Bomba, o dziękuję. A czemu cię nie wali tu nic? Halo? Kolega? Kurwa, co Terminator jesteś? Ty kurwa, co Terminator? Grid. Czerwona skrzynka. Król bomba. Piercy mi daj ta. Piercy mnie daj ta. Jak to wygląda? Tu jest super secret room, czyli tu będzie boss. Tu będzie bosisko. O, to było piękne. Ale to pięknie weszło. Pająki normalnie. Elegancja Francja. Dobra, zaryzykuję. Kurwa, naprawdę czerwone serce. Co to jest? Władający przeciwnicy stają się przyjaźni. Fajne. Bomba! W samolocie. Chyba to są samonaprowadzające, zapomniałem o tym. Ziu, to już będzie mamcia. Nie. Chcę to na razie wziąć. Pyk. Bo mogą być latający przeciwnicy, jakby nie patrzeć. Mogą być, oj mogą. Teraz jak na złość nie będzie. Teraz jak na złość ich nie będzie. Już mamy 34 minuty, a dopiero jesteśmy w matce. Będzie mega długi odcinek. Tutaj by się Devil Room przydał. Zero bomby, nic. Chubi Chubi Chiba. Ty kurwa, no przestań, zostaw mnie. Dobra, już umrze. Treasure Room. Conjoint. Ma 10% szans na zranienie wszystkich bogów pokoju. O, to jest fajne. To jest fajne. To jest większy teraz dzięki temu. W teorii mogę użyć jeszcze To The Moon. Pytanie, gdzie nas wywali? Golden Key. Nie mamy bomb. Dramat. Dramat. Pi. Królewno. No dobra, próbujmy, no. No akurat nie do tego, co chciałem. Portki kamuflażu. Po wejściu do pokoju wszyscy wrogowie dostają dezorientację i cię nie widzą, dopóki nie zaczniesz strzelać. Zajebiste, camo kill. Tu już i tak musimy wykorzystać na tym wszystkim. Go w Diamonds. Zużyjmy to w sumie. Jak tak, to klucze chciałem, to mi nie dawałeś.
zapomniałem o tym. Teraz strzelać tutaj. I teraz mi serce od cholery da. No kurde, naprawdę. Wtedy ponad 20 monet zmarnowałem i nic mi praktycznie nie dało. Jaja. Totalne jaja. Skatole, o. Dziękuję. I tu też mi nic nie dasz, prawda? Zobaczymy, ile mu się uda. Wow. No nic, naprawdę. 3 laka. Ile trzeba mieć szczęścia, żeby cokolwiek wypadło z tego? Serce. Nażarło już kasy. O, i to jest fajne. W końcu coś fajnego wyleciało. Ciekawe. No dalej sobie co będziemy klikać. Ripu serca, to nie jest dużo. To nie jest dużo. Bomb, no dziękuję, łaska panu. Naprawdę. O! O! Ej, poczekajcie, bo coś mi się... 2-0. Zostajemy... Co to? Skąd to się... Co tu się dzieje? Czemu to te pająki były? Dead cat. Jere. No już mamy w razie czego deal z diabłem. Mamy elegancko deal z diabłem. Nabiorę wszystko. I naprawdę jest fajnie. Włączymy The Cherry, mam Dead Cat'a, więc naprawdę czuję się bezpieczniej, znacznie bezpieczniej. Na pewno nie tak jak na początku. Ora, The Babylon jest też świetnym przedmiotem, kurczę, on daje tyle DPS-a. No i widzicie, tak naprawdę jedyny cholerny deal tak naprawdę, no bomby, zrobiliśmy bombki i patrzcie, mam Dead Cat'a, jest fajnie. Katole też się ogarnęło. Już nie mamy kasy. Dwie. Dobra, nie mamy już. Na zero jesteśmy. Jest git. Je git. Nawet nie będę tych bomb marnął, żeby tam to rozwalić. Czy mamy wejście do challenge roomu? Pewnie nie. No nie. Idziemy na mamcie. Ile to minut? 40 minut. Jezus Maria. No ale mi naprawdę te najdłuższe rany chyba najlepiej wychodzą, bo ja wtedy mogę maksymalizować swoje statystyki, nie muszę się spieszyć. To jest też bardzo, bardzo dobre. Bo mnie też nie widzi. A matka mnie widzi? Dobra. Nie, nie zauważyłem, zakapiłem się.
Dobra, i tak nie było źle. No i mamy kolejnego bossa. Negative. Co tam w tym Devil Room? Goathead. I Book of Sin. Kurde. Kurde. Wziąłbym dwa te przedmioty, naprawdę. Wiem, że to głupota, co zrobiłem, ale cóż. Czasem trzeba zaryzykować. Czasem trzeba zaryzykować. Idziemy niżej. Tym razem już nie ma 50 na 50. Uwielbiam to ryzyko. Mówcie, co chcecie. Ja uwielbiam po prostu ten grzeczny sposób. Że zaraz umrę. Ja po prostu tak muszę grać. Tyk. No i ten przedmiot jest w ogóle świetny, nawet na te bziki. Elegancko. Tarczka też daje naprawdę dużo. O, moje ulubione moby. Ten pin jak to pin. Naprawdę z pinem nie mam żadnego problemu. Pin jest naprawdę spoko, ale te małe moby, no, irytują mnie. Totalnie mnie irytują. No. Wiecie, gdybym nie miał deadcata, pewnie bym nie wziął tego wszystkiego. Ale że miałem deadcata. Fajne. Fajne, fajne, fajne. Ojej, wiecie co? Głupio zrobiłem. U serca. Fuck. Dobra. Pietruszko, nic. Po co ja tu wlazłem? To jest też dobre pytanie. To jest też dobre pytanko. Pół serduszka. Może być średnio. Może być średnio. Spadnę w coś i będzie po kłopocie. No niestety nic. Jestem strasznym panikarzem w tym ranie, mimo iż, no mówię, mocno waliłem, mam fajne hity. To ja się i tak boję. Ja się i tak boję, dobra. Półtora serca, już nie jest tak źle. Nie ma takiej tragedii. No i chuj, no i wykrakałem. Nie wiem jak, ale wykrakałem. Dobra. Dobra. I tak, tu jest super secret room, który oczywiście sobie ogarniemy. Czarne serce. Dziękuję ci łaskawco. Dziękuję ci łaskawco. Tam jest jeszcze secret. Jeden wzięliśmy w teorii. Secret jest tu. Kolejny. Co użyte sprawia, że losowy przedmiot w sklepie lub pokoju diabła stanie się... Wow! Mamy 100% szans. Dobra, ja się po to wrócę. Jak przeżyję. Ja się po to wrócę. Obiecuję wam to. Nie spartolę tego. Dobra. Nie chcę monetki. Dajcie mi serce. Kurwa, czy ja w końcu będę miał więcej niż 1,5 serca?
Chyba nie. Świetnie, Shiro, ale masz jedno czerwone przynajmniej. Masz jedno czerwone. Co tu jest? O nie, czerwony Chubby. Aż taki szybki chyba nie jestem jak on. Ja on się mniejszy robi. Naraz się pierdzielę, naprawdę. Dobra. Uff. Zabieram to. Mamy za co dealować z diabłem. To nie jest źle. Zresztą ja mam przecież Goatheada. Zapomniałem o tym. Zapomniałem o tym Goatheadzie. Więc ja biorę sobie to. Idziemy Jokerem tu. I tak. Co tu robimy? Szansę na uprzedzenie. Tak, to weźmiemy. To też weźmiemy. I pewnie to też weźmiemy. Gimpi. To stracę wszystkie serca. To mi chyba najbardziej się podoba. Umieramy. Ale jestem kurwa tępy. Zapomniałem o przedmiocie. Zapomniałem o przedmiocie. Dobra, nie, no biorę ten przedmiot. Kurwa, Shiro, jaki ty jesteś czasem naprawdę gałgan. Jaki ty jesteś gałgan. To ja nie wiem. Co ja robię? Singula jakaś kolejna? Świetnie. Oh shit, here we go again. Nie wiem jak to zrobiłem, ale zrobiłem. I teraz można zrobić to. Ej, bardzo fajny przedmiot. Naprawdę bardzo fajny przedmiot. Here's up. Kurde. Genialne. Genialne. Mam jeszcze 6 prób. W sumie nie jest dużo. To nie jest dużo. Dobra. Go w sin. Book of Sin i lecimy dalej. To teraz serduszko. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Łąb dwójka. Dobra, siadło. Tylko więcej potrzebujemy. Więcej potrzebujemy. Czarne serce, trzy bomby, tworzy trinket, zapałka. Teraz zapałka. Kurde, ale ten tears up jest piękny. No i po czarnym serduszku. I po czarnym serduszku. Nam coś to daje? Nic. Możemy się przejść do Devil... Do, nie do Devil, kurwa, do Secret Roomu. No to on DPS spada, to nie. Ja zapomniał, panie. Tyk. Jak armatką. Ward. Jak to wygląda? Ano wygląda nie za ciekawie.
Szukamy serduszek. Których sam mogę szukać? Do usranej śmierci. Magic Mushroom, coś. Liberty Cup. Dobra. To jest jedyny profit, że naprawdę mamy te tarcze w tym wszystkim. Boże żebraka. Ale nie będę go karmił, DPS-y spadną. Ja wiem, że 0,7 to nie jest dużo DPS-a, ale no... Reasumując wszystko, naprawdę to jest sporo DPS-a. Karciocha, teleportuje cię do sklepu, no z pewnością. To jest w ogóle... Rerol. Jak wpływu na oferty diabła. Dobra, pewnie tutaj dobiję. Mam sporo kluczy, więc mogę patrzeć ile chcę. Jedno czarne serce, Biblia Szatana. Użyta przed walką z bossem sprawi, że przedmiot w tej walce będzie spój przedmiotów w spokoju diabła. Ooooo! Tutaj w tym pokoju, co pisał, zabijam mamę, serce matki oraz to żyje. Zabiję ciebie, jeśli użyjesz na szatanie. Wiecie co? Bookworm. Tworzę losowego sojusznika, to też nie możemy wziąć. Gdzie jest boss? Boss jest daleko. Ja sobie wezmę tak, serce szatana. Polecę sobie po tak naprawdę ładunki tego wszystkiego. Tak zrobimy. Wiecie, no lepiej. Jak nie muszę, to po co walczyć? W ogóle się zbugowało coś. Equality. Gdy liczba monet kluczy i bomb jest równa, zmienię ich połowiczne wersje w wersje podwójne. Ciekawe. Wow. No pierdzielamy teraz? Dobra. Już myślałem, że się nie wyłączy. O ile DPS-a? Fajno. Dobra, tu już widzę, że nam się naładowało. Kolejne serce wpadnie. A ti. Dobra, mamy co chcieliśmy. Idziemy teraz po tą książkę. Myślę, że śmiało możemy iść już na serduszko. Idziemy do katedry, więc tym bardziej. Słuchajcie, jak nie muszę się martwić o to wszystko, to czemu nie? Serce matki raz co żyje. It lives. Idziemy, rozpierdzielimy, wrócimy, pozwiedzamy jeszcze sobie więcej. No to będzie długi odcinek. Myślę, że minimum półtorej godziny. Jak nie więcej. Ale ostatnio było dosyć ich mało. Znaczy krótkie były, nie było mało. W sumie mało też było. Ale okej. Okay. To jest taka nagroda dla was. Pyk. Jest Devil Room. Latanie. Jestem skłonny to wziąć. Mi coś to da? No da mi coś. Zaraz, jeszcze tu teraz przyjdę. Mamy latanko teraz, no i teraz jest fajnie. Teraz jest naprawdę bardzo przyjemnie, możemy sobie wszystko pozbierać. Więc dla samego nawet tego już jest mega przyjemnie. Całe serce tu stracimy, to tak niezbyt mi się to podoba.
Widocznie, czekajcie, The Hermit. The Hermit to produkuje się sklepu. O nie. Wow. Muszę zostać w tym pokoju. No teraz, dzięki ci łaskawco. Kurde, naprawdę fajne są te DPS-y. Jeszcze Eternalek nam wpadnie, no kurde, blaszka. Elegancko. Elegancko. Rol bomby. I dwa Eternalki, kurde, nie Eternalki. Niebieskie, dobra. Nie, ja zapominam, no spoko, oni się nazywają. Musicie mi to wybaczyć. Dobra. Myślę, że śmiało może... A, nie możemy ruszać, nie? Shiro by spierdzielił to po całości, po ciągłości. No gdzie, Shiro? Gdzie? Gdzie ty się pakujesz? Tu widzicie, tutaj potrzeba ile? 4. Tu potrzeba chyba 6. 2, 4, 6. No właśnie. Na dole były pick-upy. Możemy to zrelować, no. Zobaczymy, co tam wyszło. Wprowadzone łzy w obecnym pokoju. To dawało co? Bookworms. A, to jest Necronomicon. Jak księga cię nie śpiewa, 60 sekund. No to nie, no to zostaje. To możemy sobie tylko użyć, tak naprawdę. Dobra. Mamy wszystko, co chcieliśmy. Idziemy dalej. Do katedry. Do katedry. El Catedro. El Catedro. Teraz w końcu nie muszę na różne, wiecie, kolce i nie kolce uważać. W końcu, czas najwyższy. Ej, czy ja byłem na dole? Chyba jeszcze ani razu nie byłem na dole. A nie, na dół to jest do piekła, do Siolu. No tak. Później, wiecie, było w Devil Roomie. Dobra, to jest Challenge Room. Kurde, faja. I się musiał tak pojawić tutaj. Devil. Dostał Necronomicon. Fajnie. Damage. To da nam sporo damage'a. Napadam do Devil. Spoko. To już trzeba sobie zapamiętać, czego mamy. W ogóle mamy klątwę. Dobrze, nie spokoju. Tworzysz 6 trollów. Nie, chcę tego. 2 do Devil'e. Debile nam dwa trafiły się. Dobra. Dwa debile nam się trafiły. Więcej kasiuty. To nawet z tej kasy się w sumie cieszę, bo tak jak wam powiedziałem, są to darmowe DPS-y dla nas. Ktoś się kopie, to nie. Dobra. Dostałem drop osobowego pick-upa od trinketu, gdy otrzymasz obrażenia od eksplozji, zostaje potem zniszczony. Nie, chcę tego. Kurde, duchy. A, tu jakiegoś Bastera. Zgarniemy. Gdzie to jest? Barachło jedne. Dawaj, czarne serce. Straciliśmy, odzyskaliśmy. Dobra, więcej kasy. To jest DPS. Kurwa. Ajajaj, no, głupie te pokoje. Właśnie byśmy mieli świetnie. Prawie jeden DPS-a. Genialnie. Patrz. Dobra.
Teraz mnie musicie bomb dać. Teraz bomb to już nie potrzebuję. No dobra, walnijmy tutaj. Myślałem, że może jakiś derok czy coś, ale nie. Zapomnij, chłopie. Tu jest secret room. Dobra. I przechodzimy tędy. Black candle. I zniknęła nam kompa w jednej chwili. Ta klątwa i tak nas nie bolała zbytnio, ale okej. Tam widzę kometę Kliksem. Spokojnie, widzę go. No, dziękuję. W sumie zapomniałem, że tu mogły być takie kamyczki z X-em. Chociaż człowiek dawno tego nie widział. Steam Sale. Tu mamy 99 monet. No, ilościowo mamy świetny run. Tworzy dwa serca duszy. Nie użyłem... A nie, bo ja tu nie mam. I to nie ten przedmiot. To było poprzednio. Nic. Ech. Amstwo. Tworzy dwa czerwone serce. No możemy to użyć. Ready long legs. Sojusznicy krążą wokół ciebie. Ciekawe. Mogę to wziąć, bo i tak już nie potrzebuję sekretów dodatkowych. No świetny pokój. Dobra, ostatni idziemy już na Izaka. Wszystko. Wszystko obszukane, wszystko zrobione. Devil podwójny mamy. Co, zostaje tylko... Tylko go zabić, no. Wspomniałem, że mam książkę. Kurde, no nie widzę tego. Dobra, Izaka pokonamy. Dobra, Izak, zdychaj. Eve Beerfoot. Nowy przedmiot blokowany. Godzina 30, tak jak mówiłem. Jejku, bardzo fajny run. Podobał mi się, mega mi się podobał. Dobra, co my tam dalej mamy? To odblokowaliśmy. Gdzie jest nasza Eve? Tu jest Eve. Czyli tu już mamy wszystko zrobione. Jeszcze boss rush i będzie elegancko. Czyli tak, Eve, Azazel, spoko. Blue Baby, też do nieba przydałoby się iść. Ten nasz nieszczęsny Judas, totalnie. Może teraz Kane, a może Isaac, albo Random, zobaczymy. Albo może Bethany. Też może nie jest głupie. Tak czy inaczej, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Ja zajmę grę od Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach z The Binding of Isaac. Trzymajcie się. Hej.